Zwyciężył Sebastian Jędrzejczański, Polska. Znajdujemy się w ośrodku sportu i rekreacji Warszawa, Włochy. Witajcie. Witaj Sebastianie. Witajcie. Witaj Ewelino. Witam Państwa. W pierwszej kolejności gratulacji Sebastianie z wygranej pierwszej walki. Powiedz, co to jest za turniej. Dziękuję za gratulacje. Jest to coroczny turniej cykliczny od wielu, wielu lat. Memoriał Wacława Ziółkowskiego na cześć bardzo słynnego zapaśnika w stylu wolnym. Jest to święto tak naprawdę polskich zapasów, bo po tym turnieju odbywa się też Poland Open w zapasach kobiet. Memoriał Pytlasińskiego wśród klasyków. Także cały świat się zjeżdża do Polski i co roku walczymy w Warszawie. Ile jeszcze walk przed tobą? Jedna walka już za mną. Teraz udało mi się wylosować wolny los, więc czekam na przeciwnika. I przede mną jeszcze na pewno dzisiaj dwie walki. Skąd u ciebie wynika zamiłowanie do sportu? Tak naprawdę od dziecka miałem zawsze dużo energii. Moi rodzice zawsze też byli aktywni fizycznie. I chyba z pokolenia na pokolenie przeszło to na mnie. Wybrałem zapasy dzięki temu, że miałem bardzo dobrą koleżankę już od dziecka, która trenowała zapasy, wzięła mnie na trening i tak zostałem i trwa już to 20 lat. A jesteś zapaśnikiem w jakiej kategorii? Walczę w kategorii 86 kg. Zapewne Sebastianie na co dzień otrzymujesz różnego rodzaju propozycje. Od kiedy zacząłeś współpracować z firmą Eweliny Tobierz ATT, to co to mu kierowało, aby jednak podjąć tą współpracę z tą, a nie z inną firmą diamentową? Na początku chciałbym podziękować pani Ewelinie za to, że nawiązaliśmy współpracę. Jest to dopiero początek i tak naprawdę wszystko się rozkręca, dogrywamy szczegóły. A wybrałem to, tą firmę, ponieważ diament, złoto jest to tak luksusowy towar, a ja bardzo lubię luksus. Jestem profesjonalistą w tym, co robię i to zaważyło nad wyborem współpracy z taką firmą, z panią Eweliną i jestem naprawdę wdzięczny, że padło na mnie. Bardziej lubię kolorowe diamenty. Myślę, że to jest w tym momencie najlepsza inwestycja. Tym bardziej żółte, gdzie złoża już się kończą, więc myślę, że żółty diament jest w tej chwili najlepszym wyborem. A Ewelino, jak poprzednio widzieliśmy się na lidze zapasów, ty powiedziałeś, że będziesz wspierać kobiety. Natomiast Sebastian nie jest kobietą. Właśnie dlaczego wspierasz jego? Zdecydowanie Sebastian nie jest kobietą i zamysł marketingowy był taki rzeczywiście, ponieważ ja jestem kobietą, no to będę wspierać kobiety, zwłaszcza, że no, sztuki walki kojarzą się z mężczyznami, więc kobiety są tak jakby no, niedoceniane. Natomiast Sebastian mnie ujął profesjonalizmem, systematyką, jako jedyny chyba zawodnik bardzo dużo zapamiętał, poczytał o naszej firmie i jak przyszedł na spotkanie już kolejne po lidze zapaśniczej, to była jedyna osoba, z którą merytorycznie mogliśmy na zawodach zapaśniczych porozmawiać o naszym produkcie. Myślę, że ma większą wiedzę niż niektórzy nasi handlowcy. No i tym sobie kupił to naszą uwagę i do tej pory to jest chyba jeden z najbardziej profesjonalnych naszych zawodników. A powiedz Ewelino, ilu już macie zawodników, ilu macie sportowców na swoim koncie firmowym, których na co dzień wspieracie? Poza Sebastianem mamy dwie właśnie dziewczyny, bo od tego się zaczynało. Basia Nalepka, Natalia Strzałka. No liczymy na to, że Sebastian będzie je trochę koordynować, bo dziewczynki są młodsze. Myślę, że Sebastian ma też już tą siłę psychiczną, opanowanie. Już doszedł do tego etapu, że jest w stanie też zapanować nad organizacyjnymi niektórymi sprawami, żeby nasi zawodnicy też na przykład troszkę pouczyli naszych klientów, zorganizowali event z podpisami, autografami, nauczyli się ruszać, żeby panowie klienci nie chodzili z dużym brzuszkiem. No a my z drugiej strony będziemy edukować zapaśników na takich zawodach jak tutaj na temat produktu, że warto się zabezpieczać, bo kariera nie trwa wiecznie. Dzisiaj była sytuacja, kiedy jedną z pań zapaśniczek, chyba Chinkę, ale nie jestem pewna, trener musiał wynieść. Podejrzewam, że szybko do walk nie wróci, no bo kontuzja, tak, i mają zawód i w tym momencie ta dziewczyna przez na przykład pół roku nie zarobi, bo nie będzie trenować prawdopodobnie, więc potem jak przyjdzie po kontuzji, po rekonwalescencji, pewnie też nie będzie miała środków. Musimy troszeczkę zapaśników nauczyć, że nie trzeba obserwować Forexu, nie trzeba ryzykować, wystarczy włożyć w diament, wyjąć go w takich trudnych chwilach i już mamy więcej pieniędzy.
Sebastian jest tego najlepszym przykładem, że sportowcy bardzo szybko są w stanie się nauczyć wszystkiego, co chcą. I też w przyszłości mam nadzieję, że Sebastian do nas dołączy jako handlowiec, nie tylko, bądź nawet menadżer, nie tylko osoba sponsorowana, bo pewnie no, kiedyś kariera się skończy. Oczywiście nie życzę szybko, bo bardzo fajnie się na niego patrzy, ale w pewnym momencie będzie koniec i wtedy ja go zabieram na menadżera. Sebastianie, czy to prawda, że faktycznie wśród sportowców jest tak mało wiedzy na temat bezpiecznych inwestycji? Zdecydowanie to prawda. Sam wiem po sobie, że sportowiec jest młody, nie myśli o przyszłości, skupia się przede wszystkim tylko na trenowaniu, na walczeniu. Ma dużo innych spraw, ale czym człowiek starszy, sportowiec starszy, zbliża się do końca kariery sportowej, musi zadbać o swoją przyszłość. I właśnie zacząłem się zagłębiać w temacie złota, diamentów, takich inwestycji. I dzięki temu właśnie poznałem panią Ewelinę, a chłopaki z kadry, jak zobaczyli mojego nowego sponsora, sami zaczęli zadawać pytania, o co w tym wszystkim chodzi, zacząłem tłumaczyć, rozmawialiśmy i mam nadzieję, że przekona chłopaków, żeby też pomyśleli o swojej przyszłości. A ty osobiście wolisz złoto czy diamenty? Zdecydowanie diamenty. Jest to towar tak luksusowy, prestiżowy, ciężko dostępny, no, że to samo się nasuwa, żeby inwestować w diamenty. A jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? W tym roku jeszcze mamy we wrześniu Mistrzostwa Świata. W przyszłym roku już jest rok przedolimpijski, więc trzeba będzie się skupić na kwalifikacjach olimpijskich. I w 2024 roku miejmy nadzieję, że będę walczył o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wracając jeszcze do turnieju, ilu dzisiaj jest uczestników, którzy właśnie biorą udział w danych mistrzostwach tak naprawdę i o jaki puchar wy dzisiaj wszyscy walczycie? Z tego co słyszałem jest 130 zawodników z 15 krajów, a dla zwycięzcy czeka puchar Wacława Ziółkowskiego. Jeżeli chodzi o walkę, którą za chwilę stoczysz, powiedz, jakie masz obawy? Czy jeżeli chodzi o przeciwnika, znasz jego słabe punkty, słabe strony, te mocniejsze strony, czy uważasz, uda się tobie z nim akurat wygrać również i tą walkę? W następnej walce zmierzę się z zawodnikiem z Polski lub z Łotwy. Obu już pokonałem kilkukrotnie. Z zawodnikiem z Łotwy walczyłem w tym roku o brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Udało mi się wygrać zdecydowanie 6-0. I tak naprawdę z kim będę walczył, nie ma to dla mnie znaczenia. A jeszcze zdradź tutaj, uchyli rąbek tajemnicy. Co takiego w życiu trzeba zrobić, aby jednak osiągnąć tak wielki sukces, który osiągnąłeś ty właśnie w zapasach? Zawsze to powtarzam, że najważniejsze jest trening, dieta i regeneracja. To są trzy czynniki, które wpływają na sportowca. Ponieważ sportowiec jest w pracy 24 godziny. Niektórzy myślą, że sportowiec trenuje tylko dwa razy po godzinę, po dwie godziny, a sportowiec jest w pracy całe życie, bo co zje, jak się wyśpi, jak trenuje, wszystko ma przełożenie na zawodach i dzięki temu można wywalczyć sukces. A jakie masz marzenie? Moim marzeniem jest medal olimpijski. Mam nadzieję, że za dwa lata będę stał na podium Igrzysk Olimpijskich. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy pomiędzy Twoją firmą, w jaki sposób mogą to uczynić? Osoby zainteresowane bardzo łatwo nas znajdą w internecie www.attinvestments.pl, a zapaśnicy zainteresowani znajdą Sebastiana i myślę, że z nim się znacznie lepiej dogadają niż ze mną we własnym języku. Tak?